się leje wiertarką w czaszce. Pewien jesteś, że to tu? To adres z raportu. Okej. No dobra. No to chodźmy. Matka. Najseksowniejsze androidy w mieście. Już wiem, czemu ci tak zależało. O, masz. Witam w klubie Ele. Chyba nie odbierzecie mi licencji, prawda? Nie miałem z tym nic wspólnego. Śledztwo jest cały czas w toku. Nie mogę nic panu w tej chwili powiedzieć. Cześć, Hank. Cześć, Ben. Jak tam? To tamten pokój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. A, świetnie. Umarł Lucky Dupek. Na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. To jakiś zbok, który trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy. Zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc, poruczniku. Konor, ale z ciebie oblech. Zaraz się spawiuję. Umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje. Sprawdzisz pamięć androidki? Może się czegoś dowiemy. Mogę spróbować. Brawko na nazwisko. Michael Graham. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Uspokój się. Wszystko jest w porządku. Chcemy wiedzieć, co tu zaszło. Czy on... On nie żyje?
Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz za razem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Kto zabił tego mężczyznę? Nie wiem, byłam wyłączona i... Niczego byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znałeś ofiarę? Nie, może był tu 2 czy 3 razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, robią swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. No, raz. Straciliśmy model 2-3 miesiące temu. Ten sam. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Zapewne nie macie tu żadnych kamer monitoringu, co? A w życiu? Wie pan, dlatego właśnie ludzie cenią ten klub. Dyskrecja. Przychodzą i odchodzą bez śladu. Jasne, jasne. Biznes kwitnie, co nie? Tak, nie narzekam. Ludzie nie androidy, zgodzą się na wszystko. Nie zarażają chorobami, no i nikomu nie powiedzą. Dlaczego by nie zaszaleć? Im więcej dowiaduję się o ludziach, tym bardziej kocham psa. Menadżer klubu jest jak wrzut na dupie. Stary, truł mi przez pół godziny, żebyśmy nie cofnęli mu licencji. To co jest grane? Jeszcze nie wiem. W pomieszczeniu mógł być drugi android. Drugi android? Znaczy, Connor tak twierdzi. Kurwa, łeb mi pęka. Masz coś przeciwbólowego? Nie przy sobie, sorry. I co z ciebie za pożytek? Muszę wyjść. Czuję się jak gówno. Nie chcę zażygać tak zacnego przybytku. Tracimy czas. Niestety. Defekta na pewno już tu nie ma. Zabierajmy się. Niedobrze mi się tu robi. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znałeś ofiarę? Nie, może był tu 2 czy 3 razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, robią swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. No, raz. Straciliśmy model 2-3 miesiące temu. Ten sam. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Panie poruczniku, podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. Mm.
kosztuje $29. Proszę potwierdzić zakup. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych. Proszę bardzo. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Działa coś. O czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Aha. Hej, co ja mam jej powiedzieć? Spróbujmy z tym. Oby mnie żałował. Tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieskowłosą Tracy? Wiem, w którą stronę poszła. Muszę tylko znaleźć androida, który ją widział. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Nie. Znów straciłem ślad. Wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty.
android nic nie widział. Gdzieś się musiał... byłem pomylić. Znów straciłem ślad. Wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Wiem, gdzie poszła. Za mną. Kurwa mać, co tu się w ogóle dzieje? Czekaj. Ja się tym zajmę. Kurwa, za późno. Chryste, spójrz tylko. Dymają, aż się rozsypią, a potem wyrzucają. Ani kroku! Szybko! Uciekają nam!
Kiedy on zmaltretował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach, smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź, idziemy. Może to i lepiej. Kurwa! Za późno! Spójrz tylko. Dymają, aż się rozsypią, a potem wyrzucają. Ludzie są kurwa jebnięci. Odechciało im się prawdziwych związków, wolą kupować androidy. Żeby im gotowały, rozkładały nogi na zawołanie. Kogo jeszcze obchodzą uczucia? Już niedługo wszyscy wyginiemy, bo ludzie wolą kupić sobie syntetyka niż kochać drugiego człowieka. Ja pierdolę. No chodź, Connor, zwijamy się.
Tak. Już idę. Zawiodłem. Mogę ją złapać. Zbadajmy stąd. Żygam już tym miejscem. Gdy on zmaltretował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach, smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź, idziemy. Gratuluję ci, Connor. Dorwałeś się.